Привіт, друзі! Я бачу, як ви невпевнено коментуєте моє останнє відео, і тому я вирішив записати розмову із Стражгранічною і власноруч зателефонувати, щоб ви почули, що вони мені відповіли, і в кінцевому результаті, яку я отримав відповідь. Тому далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам нагадати, що для того, щоб не пропускати мої найсвіжіші новини, вам потрібно підписатися на канал. Ну а зараз я зателефоную до Стражгранічної в Катовіцах до аеропорту. Вітаємо в Стражгранічної. Інформуємо, що тріст розмови може бути реєстрована, якщо панство не виражає згоди на нагрівання. Прошу о przerwanie połączenia. Witamy w placówce Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. Straż Graniczna Pyrzowice, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym u pana zapytać się odnośnie takie sprawy, odnośnie przebywania Ukraińców w Polsce po półrocznym wizam i wojewódzkim wizam. Proszę pana... Przekażę słuchawkę, dobrze? Dobrze, dziękuję. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym u pani zapytać się taką informację, podpytać się odnośnie przebywania Ukraińców na dzień dzisiejszy po roboczym wizam typu D. Jak to się odbywa teraz? Na przykład. No, ma pan ważną tą wizę? Kolega ma. No. I właśnie u niego ona się skończy. Zależy, jaki cel jest przyjazd. Jeżeli jest kierowcą czy transport międzynarodowy, to jest zwolnione z kwarantanny, a jeżeli to jest normalna praca, nie jest mężem obywatelki Unii Europejskiej, nie podlega normalnie kwarantannie. Wiem. Jeżeli nie jest. Wiem, ale chciałbym jakie inne... Jakie ma pan pytania? Bo jeżeli ma ważną wizę, no to normalnie wjeżdża, tak? Nie, jeżeli skończyła się już wiza i on się znajduje w Polsce, czy zostaje się ta wiza przedłużona? Tak, tak. Wszystkie dokumenty ulegają przedłużeniu. A dostaw jeszcze taką informację, że jeżeli ta wiza się skończyła i on może wyjechać do Ukrainy i wrócić znowu po tej samej wizie roboczej. Czy może takie być? Tutaj no do końca panu na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, ponieważ to też zależy od tego, czy z biometrii tam ma wolne dni, bo jeżeli wiza się skończyła na przyjazd, wpuszczamy tylko nieważne karty pobytu, a z wizy nie. No bo dzwoniłem wczoraj do placówki w Bieszczadach i mi powiedzieli tak, że jeżeli wiza robocza się skończyła w Polsce i ta osoba się znajdowała w Polsce na moment skończenia tej wizy powrocznej na przykład i paszport już się nie liczył, a liczyła się przedłużona wiza, czyli paszport został się tam 90 dni, jak ma być. I ta osoba mogła wyjechać do Ukrainy i wrócić po tej samej wizie. To jest w związku z problemami na Ukrainie, że konsulaty się zamykają się, otwierają się, zamykają się. Tak mi powiedzieli. I właśnie boję się, żeby nie było problemu potem. Czyli w bieszczadzkim oddziale powiedziano panu, że na nieważnej wizie wpuszczą tego kolegę do Polski, tak? Właśnie, dokładnie. Że wiza skończyła się w czasie, kiedy przebywał tu w Polsce, wyjechał na Ukrainę i będzie chciał znowu przyjechać na tej nieważnej wizie, to że go wpuszczają, tak? Tak, dokładnie tak powiedzieli. A gdzie pan to dzwonił? W Bieszczady. No może mogę nawet... A gdzie dokładnie? Dokładny numer powiedzieć. No niech mi pan, bo, ale wie pan jaka placówka, masz tam, Natalia, masz tam numer, gdzieś długopis? Proszę. 16. Proszę, 16? Tak. 67. Tak. 32. Tak. 307. 16, 67, 32, 307? Tak. Początek jest 16? Tak. 1,6? Tak. No to tak jak mówię, no na dzień dzisiejszy te dokumenty ulegają przedłużeniu, no wizy też. Wizy też. Dobra, a jeszcze takie pytanko, jeżeli pani podpowie, na przykład, jeżeli karta się skończyła, no i nowej jeszcze nie dostałem, tak, dostanie za 2 lata, czy za rok, bo wie pani jaka sytuacja z wydaniem kart, czy można pojechać do Ukrainy z tą kartą, która się skończyła i wrócić bez problemu.
Można, można. Super, super. No to, a co mamy robić z tym problemem odnośnie tej skończonej wizy? No to tak, no nie no, będzie ważna, na przyjazd będzie ważna. Kolega pokazuje i mówi, że skończyła się w trakcie, kiedy tutaj przebywał w Polsce i będzie miał ważną. Tak, i może wjechać? Czy pani nie jest tak, pewna do końca? Może wjechać. Może wjechać. Super, bardzo dziękuję. Oświadczenie dobrze mieć ze sobą, zresztą zawsze trzeba mieć oświadczenie o pracę. Tak. To jest wiza na pracę, tak? Tak, tak, tak. Robocze wiza zwykła. Oświadczenie na pracę mieć ze sobą. Tak, i właśnie jeszcze taki moment, bo nie wiem, to chyba do Urzędu Pracy trzeba dzwonić, bo jeszcze u pracodawcy nie pytałem się. A tego to ja już nie wiem, gdzie trzeba dzwonić. Widziałem. Dobra. Bardzo dziękuję pani za informację. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Wzajemnie, dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Ось, друзі, тепер ви бачите, яка ситуація, що на початку вона трошки не розуміла, про що йде мова, але в кінці кінців вона сказала, що можна з закінченою візою приїхати до Польщі. І коли вона почула, що в іншому відділі Страж Гранічний підтвердили цю інформацію, вона вже погодилась з цією інформацією. Мені немає сенсу вас обманювати, тому що це моя репутація і я хочу тільки допомогти. І як тільки я дізнався якусь таку інформацію, я відразу вам її повідомляю. Тому, друзі, хтось пише, що це телефонні розмови. Але якщо ви чогось не знаєте, то ви завжди телефонуєте на гарячу лінію підтримки. Що і я вам рекомендую робити для того, щоб бути переконаним на всі 100%. Також не забувайте, що для перетину кордону при собі потрібно мати освідчення. Як його дістати, вам потрібно уточнити у вашого роботодавця, а він уже повинен знати, де можна це дізнатися. А саме в Уженді праці. Сподіваюся, що я зміг відповісти на численні запитання і тим, хто не вірив мені, і цим я вам підтвердив, що це дійсно так. Знову ж таки, номери до Страж Гранічних я прикріплю в описі до відео. Посилання на закон я прикріплю в описі до відео. І так, по картах ви можете виїжджати, навіть якщо вони у вас закінчились. Сподіваюсь, друзі, що я зміг допомогти вам в цьому питанні. Якщо у вас залишились свої запитання, ви можете їх написати в коментарях під цим відео. Також не забувайте писати свої історії відносно перебування вашого на території Польщі, перетину кордону та інших моментів, за що ми вам будемо дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім гарного дня і побачимось до наступного відео.